Adamom. Zanim przejdę do głównego tematu, czyli komiksu o Bliskim Wschodzie, jeszcze tutaj mały przegląd rzeczy, które można przeczytać za darmo online. Jeden z komiksów, który można przeczytać online na stronie www.webcomics.pl. Ja w tym momencie na Facebooku publikuję ten komiks, a czemu nie, bo można go przeczytać, więc ułatwiam wam zadanie. W tym momencie oczywiście zapraszam na fanpage'a prosto z kadru, tutaj żeby zostawić lajka i w ogóle... Dzisiejszy komiks właśnie z webkomiksów to będzie Druga Planeta od Daas. A właśnie, jeszcze na temat tego webkomiksy.pl, ponieważ możecie się dziwić, kurczę, że czemu obok profesjonalnych komiksów tutaj omawiam komiksy amatorów, ponieważ no nie ukrywajmy, na stronie webkomiksy.pl głównie publikują ludzi, którzy tworzą z pasji i którzy jeszcze mają, że tak powiem, troszeczkę i to z warsztatu literackiego, i to z rysowniczego do nadrobienia. Ale no właśnie, chodzi tu o to, że audycja jest, żeby pokazać, że rysowanie komiksów jest dla każdego, że nie dyskryminujemy tak naprawdę nikogo. Chcemy wam przybliżyć, informować, że jest coś takiego jak w ogóle środowisko komiksowe, że ludzie nie tylko czytają komiksy, że te komiksy się ukazują nie tylko na papierze, ale są jeszcze tacy, którzy mają marzenia i się spełniają. Jednak internet daje te możliwości, że nie trzeba już wciskać ludziom, że tak powiem, na ulicy, tylko można publikować w internecie, szukać i w tym momencie mamy jakby dostęp do większej ilości odbiorców. To jest oczywiście coś pięknego. I jak najbardziej ja szanuję i te komiksy, które są stworzone w internecie, i oczywiście te undergroundowe, które różni artyści tworzą własnym nakładem, własnym sumptem, kseróweczki tak zwane. To jest coś pięknego, ponieważ tych ludzi nie ogranicza tak naprawdę nic. Jest to swoboda twórcza, spuścizna, ponieważ nie muszą sprzedać tego, żeby się utrzymać, żeby nie wiadomo jaką popularność zdobyć, nie zabija ich żadna cenzura, także to jest jakby po prostu coś, co dają od serca, a to, że mają jakieś braki, ponieważ nie są po jakiejś szkole plastycznej, to tak naprawdę nic nie szkodzi, ponieważ w tworzeniu komiksów tak naprawdę najważniejsze jest co? To, żeby komiks skończyć. Bo można, wiecie, tak jak z filmem, czy z książką, czy z każdą inną rzeczą. Pewnie każdy z was zna człowieka, który dużo mówi, jakie to ma ambicje, jakie to ma plany, jaką to ma wiedzę, ale tak naprawdę można kogoś oceniać tylko po tym, po skończonym dziele. I to jest rzecz najważniejsza. W każdym razie, wróćmy do komiksu na webkomiksy.pl. Druga Planeta od Daas. Za scenariusz odpowiedzialny jest Przemysław Rydyger oraz Marcin Leśniewicz. I Marcin Leśniewicz również odpowiedzialny jest za szatę graficzną. Nawiasem mówiąc, Przemysław Rydyger również jest rysownikiem i ma swoje komiksy również na tym portalu. O czym jest ten komiks? Otóż są trzy planety, które sobie tam obok siebie istnieją. Jest to Afria. Na tej planecie mamy rozwiniętą cywilizację, wiecie, wieżowce, drapacze chmur, latające samochody. Taka po prostu przyszłość. Wręcz można powiedzieć, że miasto przyszłości. Druga planeta to jest ta tytułowa Daas, która jest totalnie zacofana. Z tego, co się dowiadujemy, to ta pierwsza Afria wykorzystuje, pobiera surowce, żeby właśnie samemu się utrzymać, i wstrzymuje rozwój technologiczny na tej planecie Daas. Jest jeszcze trzecia planeta, Ter lub Trezor. I o tej planecie nie wiemy nic, ponieważ jest problem, żeby tam w ogóle wysłać sondę, i ogółem planeta owiana jest tajemnicą. No i mamy głównego bohatera, który jest wojownikiem, nie wojownikiem, tylko nie leśniczym. Ojejku, łowcą dla swojego plemienia. Jemu się śni, że kula ognia zleci. I faktycznie sny się spełniają i pewna ekspedycja z tej naszej rozwiniętej planety ląduje na Daas, zabijając, niszcząc przy okazji całą wioskę, i pojmują do eksperymentów właśnie tego naszego głównego bohatera. No i tam się okazuje, że on jest bardzo, bardzo męczony, niczym Wolverine w komiksie Weapon X. Są na nim robione testy, żeby dowiedzieć się o możliwości bojowych właśnie tej obcej rasy. Scenariusz troszeczkę może przypominać również serię Saga, gdzie to mamy akurat wojnę między planetą a mieszkańcami Księżyca tej planety, ale no póki co mamy trzy rozdziały.
No i historia, no na razie w zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle. Zapraszam was w tym momencie do lektury, żeby się dowiedzieć, jakie też losy czekają naszego drugiego Dara. Tak się nazywa właśnie ten wojownik, który jako jedyny przeżył ze swojej wioski i został pojmany, wzięty do niewoli przez mieszkańców planety Afria. Jeśli chodzi o rysunki, no cóż, tak jak zapowiedziałem, są to rzeczy tworzone nie przez profesjonalistów, czyli będą tutaj widoczne pewne braki. Można śmiało stwierdzić, znaczy nie, przede wszystkim widać, że autor rysunków się no niesamowicie rozwija, ponieważ z rozdziału na rozdział Leśniewicz no po prostu pokazuje, że swój warsztat rozwija. Co więcej, po części kadrów widać, że chłopak ma no niesamowity potencjał, no i tylko patrzeć, jak jego talent się rozwija. Aczkolwiek pierwsza rzecz, która tutaj no naprawdę jakby zaburza orientację, to jest straszna ilość, taka ilość szczegółów, takiego brudu. Być może chłop inspiruje się takim brudną szatą graficzną, żeby właśnie jak najwięcej kreskowań, jak najwięcej szczegółów, żeby to właśnie wszystko było takie mroczniejsze w odbiorze i pasujące do tego właśnie dosyć brutalnego scenariusza. No ale rzecz, która leży, no niestety trzeba to powiedzieć, to perspektywa i właśnie to rozjeżdżanie się tej perspektywy jest najbardziej widoczne, ale poprawiając to wszystko w tym momencie kolejne rozdziały tej serii będą jak najbardziej, dużo bardziej atrakcyjne w odbiorze. Ja oczywiście nie mam zamiaru, tutaj moje jakby wypunktowanie nie ma na celu z krytykowania na zasadzie, żeby zniechęcić do pracy. Nie, jak powiedziałem, tutaj autor rysunków ma potencjał, to widać w późniejszych rozdziałach, że są naprawdę świetne ujęcia, dosyć mroczne, dosyć szczegółowe, aczkolwiek są chwile, gdzie jakby widać, że ma pomysł na pewną kompozycję, żeby stworzyć właśnie fajne ujęcie, aczkolwiek zamiast skupiać się na takich właśnie eksperymentalnych ujęciach rzutów kamery, powinien skupić się na tak, żeby pokazać scenę w taki sposób, w jaki mu najlepiej wychodzi. W każdym razie dosyć mroczna, dosyć brutalna opowieść. Jeszcze raz przypomnę tytuł. Druga planeta od Daas, którą można przeczytać na stronie webkomiksy.pl.